Kongres Nowej Prawicy, bardzo proszę. Panie pośle, na wiosnę tego roku odbędzie się ogólnopolska zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem chroniącym życie dzieci nienarodzonych, tych, które w obecnym stanie prawnym mogą być pozbawiane życia z powodu podejrzenia choroby u nich. Doświadczenie tej z poprzedniej kadencji mówi nam, że te 100 tysięcy podpisów z całą pewnością zostaną zebrane. Stąd moje pytanie, jak Polskie Stronnictwo Ludowe się zachowa w tym głosowaniu, które niebawem w Sejmie się odbędzie. A pytam o to pana dlatego, że o ile większość posłów PSL-u zagłosowało za życiem, tak jednak 8 pańskich kolegów 2 lata temu nie stawiło się, było nieobecnych na tym głosowaniu, a do uchwalenia tej ustawy zabrakło 5 tylko głosów. Więc gdyby pana koledzy potraktowali poważnie swoje poselskie obowiązki, bo to już nie jest kwestia sumienia, tylko po prostu takiego potraktowania obecności w Sejmie, można byłoby to uchwalić. Czy deklaruje pan, że będzie pan naciskał wewnątrz PSL-u, aby poważnie traktować tego rodzaju ważne głosowania? Bardzo poważnie traktujemy głosowania. Gdyby pan taką statystykę zrobił w innych klubach, ilu posłów brakowało, to może to by dawało jakiś lepszy... Ale was z 30 paru, a 1/4 waszych posłów była nieobecna. Jakiś lepszy obraz. Natomiast w kwestiach dotyczących życia u nas nie ma, ani w kwestiach dotyczących wartości w PSL-u nigdy nie ma dyscypliny, tylko przekonujemy się wzajemnie, że wartości trzeba szanować, życie trzeba szanować i w tym kierunku zawsze staramy się zmierzać. Panie pośle, nie mam o to pretensji, ponieważ w tej kwestii z PSL-em się jak najbardziej zgadzam, bo głosowaliście za życiem, tylko że to nie były żadne ważne obowiązki w waszym, nie przeszkodziły w głosowaniu. Na przykład pański lider, pan premier dzisiaj Piechociński, nie był obecny na głosowaniu, sprawdzałem o godzinie 21.04, a o godzinie 21.00 na poprzednim głosowaniu był obecny, a minutę później o 21.05 też był obecny. Więc jakie ważne obowiązki go zatrzymały? To się nazywa precyzyjny research. To jest wyrafinowane tchórzostwo tutaj polityczne. Nie wiem, jakie miał obowiązki, że na 4 minuty musiał wyjść. Biegunka go złapała, czy co? Tutaj muszę panu powiedzieć, że pan jest mocniejszy ode mnie w tym momencie, bo pan sprawdzał, co Piechociński robił w danym okresie, a ja nie sprawdzam. Dlatego apeluję do pana, aby po prostu naciskał pan na swoich kolegów w czasie jesiennego głosowania w tej sprawie. Byli obecni. Dziękuję, pan mnie bardzo mocno nobilituje. Chce pan, żebym ja się potraktował jako przełożony Piechocińskiego. Postaram się to zrobić. Jako pośrednik między... PJN, bardzo proszę.